stopnie ma. A tak. Tam, te malutkie kamyczki, to właśnie te olbrzymie tysiącotonowe. Próba do nie wiadomo. Witamy. Jesteśmy w Baalbeku, poranna kawka wypita i udajemy się na ruiny. Jesteśmy w Baalbeku. Ten narożnik południowo-zachodni jakoś został ominięty przez dziennikarzy i badaczy, bo wzięliśmy metrówkę, żeby zmierzyć i okazuje się, zaraz dokonamy pomiarów, jaki największy blok w tym obiekcie się znajduje, bo wiemy, że trzy bloki tysiącotonowe i tutaj narożny blok ominięty przez wszystkich badaczy i właśnie tutaj się znajduje. Niestety nie wskoczy na linijkę, a będziemy potrzebowali pomocnika i będziemy nie żyli. No i tutaj był. No tutaj. No i niestety pomiar tak dokonamy. 5,80. Czyli wysokość pomierzymy drugiej części. Jak spadniemy, to spadniemy. No i dotarłem prawie na szczyt. Już zmierzyliśmy, jest 5 metrów 80 centymetrów do tego miejsca. Tutaj małe załamanie i przejdziemy na drugą stronę. Zobaczycie, jak wygląda. Poszliśmy się z kolegą, zmierzyliśmy. Ten blok ma długość 20 metrów 60 centymetrów. No i bardzo skomplikowany rysunek techniczny zrobiliśmy. Jak zmierzyć załamanie, ten kąt 90 cm, 1,60 m, ta pochyla część i pionowej 1,90 m. Zliczyliśmy, zrobiliśmy rysunek techniczny, wyszło nam 3,80 m wysokość tego bloku. Także możecie włączyć kalkulatory i przeliczyć. Wstępnie przeliczyliśmy po 2 tony 200 kg, może taki wapień ważyć, może do 2 ton 600 kg, no to liczymy 2200 i wyszło nam 1180 ton. Schodzę. Idziemy oglądać. No i tutaj dochodzimy aż do końca bloku. Czyli tutaj. Tam się kończy blok, który precyzyjnie przycięty, ale stąd nawet nie sięgnę linijką. Tam prawie dotykam go. Widzicie, od samego narożnika dotąd to tylko 20 metrów. No a na górze leżą te trzy wielkie, też tysiąctonowe bloki, ale tam nie wyjdziemy, żeby ich zmierzyć, niestety.
I tak jak trochę czasu już spędziliśmy tutaj, pooglądaliśmy te kamyczki i jak widzimy, trzy fazy rozbudowy świątyni. Świątynia czy pałac, co to było, teraz ciężko określić, a jak zwali, tak zwali. Także stąd będzie fajnie widać te bloki. Pierwsza warstwa, które budowa rozpoczęta przed potopem. I prawdopodobnie potop spowodował przerwę w budowie tej świątyni. I dlatego zostały te bloki jeszcze wydobyte, ale w kamieniolomach i nie zostały przetransportowane. Druga faza, tu już widzimy te mniejsze bloki. Druga faza to już po potopie budowano. Syn Noego, Kain i przy wsparciu, mówią, wielkoludów, budowali drugą część. A trzecia to w ogóle za czasów prawdopodobnie rzymskich została zbudowana. Także przynajmniej trzy fazy rozbudowy obiektu. No i na tej ścianie, taki w cieniu, to znajdują się bloki, które ważą po 400-450 ton. No a pozostałe bloki na górze to już o wiele mniejsze. Wiadomo, dolne warstwy nie będziemy tutaj nawet szacować, jaka to wielkość tych bloków. Ale ta trzecia warstwa i na tej trzeciej warstwie leżą 400-tonowe lub 700-tonowe bloki. Ale tutaj nie widać tego łączenia, roślinki nie będziemy ruszać. No i tutaj pokażę Wam precyzję połączenia tych bloków. No tutaj te dolne bloki w drugiej warstwie, no rośliny nie niszczymy, odsuniemy i patrzcie się, jaka szczelinka. Ledwo widać tą szczelinę. Dalej przyjdziemy się, to tylko drugi blok. No krzaki pousuwali, żeby przynajmniej te bloki były widoczne dla turystów. No i tutaj ten drugi blok. I patrzmy się, kolejny blok to była wielka furtka, no tak około 3 metrów furtka była zrobiona, ale teraz założona kamieniami. No, jak widzimy od razu, całkowicie inna technika, szczeliny jakie nierówna obróbka. Ale starożytna, patrzmy się tutaj, pajączków pogonimy i tutaj patrzcie się, jak precyzyjnie między sobą połączone. Nie widać szczeliny. Cała budowla wykonana w takim stylu, gdzie nie ma nawet szczelin. No i tutaj cała ta północna ściana. No w drugim etapie budowy nie została wykorzystana, bo tam później zobaczycie, to będzie drugi etap budowy. Nie wiadomo, zmienione plany i nie wykorzystali tą ścianę. I tutaj będzie fajnie widać. Tutaj, tej trzeciej warstwie, to żadnej szparki nie widać. Te bloki tak precyzyjnie do siebie podgonione czy spasowane, że... O, fragmentik odpada. Ale te bloki mają po 400 ton. I żadnej szczelinki nie widzimy na całej długości. A uwzględniając to, że tutaj trzęsienia ziemi regularnie występują. A te bloki nawet nie ruszyły. A tutaj bardzo fajna dziura. Właśnie widzieliśmy takie dziury, to otwory wykute, czy wyfrezowane, nie wiadomo. I widzieliśmy te otwory i w kamieniolomach, i tutaj na wielu blokach. I to jest... Górna część jest o wiele mniejsza, niż w środku. Jaki sprzęt wykorzystywali, żeby to... Co tam wkładali, nie wiadomo. Czyli posiadali jakieś narzędzia, o których my pojęcia nie mamy. Prawdopodobnie jakieś geofizyczne. Bo żeby wydobyć taki blok, to na początku robią badania. Czy nie ma spękań, żeby nie rozwalił się w trakcie transportu. No i tutaj bardzo dziwne dziury wykute. No i to
Te bloki z lepszego gatunku wapienia, taki biały wapień, jak w kamieniolomach widzieliśmy. Jedne bloki były żółtawe, prawdopodobnie z marglami. Wapień nie tak czysty, a tutaj czysty kalcytowy wapień ze skamieniałościami. No, weźmiemy próbki i zrobimy analizy w laboratorii. Przedstawię to w kolejnym referacie. Po prostu ciężko uwierzyć w to, że to jest możliwe, ale tu wracając do otworów. No nie wiadomo, jakie metody stosowali, jakie pomiary wykonywano, ale tych otworków, jak w kamieniolomach, tak i na blokach tutaj, pod dostatkiem. No i tutaj. No tutaj popatrzmy się, jak dno bloku obrobione. Jaka precyzja, jakie jest równiutkie. I takie ranty ścięte. Każdy blok indywidualnie obrabiało się na miejscu i wtedy spasowywano. Kolejne otwory, ale to inny typ otworów, taki płaski, też węższy na wejściu i w środku rozszerza się. Dobrze, że tam nic nie było, zobacz, tam nie ma jakiejś jaszczurki? Nie ma. I po co wykuwali takie płaskie otwory? To nie było transportowe. To było dlatego, że takie same ślady znajdowaliśmy i w kamieniolomach, i tutaj w blokach oni pozostały. Tutaj sfazowane. Patrzcie się, jak sfazowane te narożniki bloków. Tutaj płaskie i z rowkiem. Każdy blok indywidualnie i może być z jednej strony jednym sposobem obrobione, a z drugiej strony ten sam blok, a inny wzorek zrobiony, tak żeby łączyło się z sąsiednim blokiem. Czyli ktoś miał dużo roboty. Tutaj, no tutaj widzimy chyba błąd budowlany, że tylko zakładka tak z 10 cm, ale się tak trafiło i nic mu się nie stało przez tysięcy lat. No to przyjdziemy się, to północno-zachodniego muru. Coś wiem o tym zachodnim murze. Chyba słyszałem coś. No tutaj. To właściwie roślinki rosną, ale z góry zobaczymy, później wejdziemy tam z góry, że te otworki widoczne. Jak na razie przyjdziemy do końca ściany, ale później wejdziemy na górę. O, kolejne pożywienie. Chodźmy. A tutaj częstowaliśmy się granatami. Te przejrzałe to już ptaszki zjadły. A ten można jeszcze zjeść. Świeżutki i słodziutki. Z tego krzaczka częstowaliśmy się. No i ten ostatni blok ze starej świątyni. I tam będzie narożnik dołączony, już całkiem inna metoda budowlana. I tutaj widzimy, tutaj gdzie blok łączy się z inną ścianą. O! Trzeba przestrzegać BHP. Przestrzegać. I popatrzmy się tutaj. Teraz jak sfrezowany ten blok. Jaki widzimy. I tutaj jak te bloki między sobą spasowane. I tutaj widzimy, dokąd była zaznaczona linia, dokąd powinno było odcięty blok, taki. I tutaj też jeszcze olbrzymie bloki stosowane w dolnych warstwach, ale to już drugi etap budowy. Po potopie.
Na górze, jak widzimy, to już średniowieczne prace albo nasze współczesne tak zwane. To nasz styl budowy możemy porównać. A te dolne bloki zostały nieruszone, bo to wszystko było rumoszem zasypane. Jak świątynia się rozsypała, to cały rumosz był na dole i dolne warstwy zachowały swój pierwotne pozycje. No i tutaj, to jak wypowiadam się, patrzcie, fragmenty pozostawione i chyba ci zwolennicy teorii geopolimeru by się cieszyli, że te bloki zostały odlane. Niestety, sprawdzimy, idziemy bliżej, że to tylko był zamysł architekta. O, coś. Trzeba pomocy. No, wiecie. A my. Piękny pierścionek. Może zabrać. Jakaś pamiątka będzie. Piękny, z cyrkonami. Zawsze gdzieś w lasie coś znajdę. Sprawdzę, może prawdziwy, z jakiegoś szlachetnego metalu. No i tutaj widzimy, te fragmenty pozostawione specjalnie. Tak jak z góry, tak i z dołu. I to nie są żadne ślady szalunków. A tutaj framuga bramy specjalnie było wykute ze wzorkami. I to druga faza budowy. Zwróćmy uwagę na ten bok, że pobierali poziomo bloki i te warstewki zostają były obrócone, czyli to wydobyto w poziomie, a ustawiono w pionie. No i co jeszcze wam pokazać? Poproszę kamerkę i zaraz pokażę wam z góry. I patrzmy się, jaka jest różnica pomiędzy olbrzymimi starożytnymi blokami sprzed potopu, a jaka druga faza budowli w środku już. Mniejsza świątynia, którą nam mówią, że to jest oryginalna świątynia. I już po potopie nie było takiego sprzętu, żeby przesunąć tak olbrzymie bloki i zaczęto budować z mniejszych bloków. Niestety geopolimerowcy nic tutaj nie znajdą. Tutaj patrzmy się, takie same ślady jak praca w kamieniolomach. Taka ramieniem jak przyorał tak na bloku, ślady, rysy takie jak w kamieniolomach, takie same na blokach. Ale jeszcze tutaj ważny moment, taki to i widzicie na płaskim tynk. I ten tynk to robione maszynowo, to jest natryskiwane. Jak popatrzymy się w otwór, to w tych porach też pozalewane. Czyli metoda natryskowa, to co my teraz nauczyliśmy się robić. A oni stosowali i to w drugiej świątyni, to już po potopie. No i tutaj jeszcze popatrz, tutaj odpada ten tynk. No oczywiście kawałeczek wezmę, zbadam i przedstawię w kolejnych referatach, z czego był ten tynk. O, na cieniutkę, tutaj cieniutka warstewka. Od razu widać, że gładziutki natrysk. Czyli wyobraźcie sobie, mieli takie metody. Idziemy na dół. O, co znaleźliśmy? Proszę patrzeć się. No, są dziureczki. Ile ich? Na wielkim bloku w kamieniolomie było i tutaj, w świątyni. Bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Coś to znaczy tylko dla tych wtajemniczonych? No, moja teoria to matematyka. Wiecie o tym. Matematyka piętnastkowa. I ktoś pozostawił nam wiadomość, tylko czy potrafimy ją prawidłowo odczytać. Tak samo. Już takimi prymitywnymi metodami pozostawili na bloku w kamieniolomie i na bloku w zburzonej świątyni. Także ktoś pozostawił nam wiadomość. No i jesteśmy przy południowo w
wschodnim narożniku i to ta ściana była wykonana w pierwszym projekcie. I jak widzimy, te bloki mają około 400 ton, ale każdy blok indywidualnie był przygotowany. Jak widzimy, ten z półeczką, ten jest ścięty pod kątem, kolejny już nieobrobiony. Co architekt chciał tym powiedzieć nam, to tego już nie odczytamy chyba. Jesteśmy na innym poziomie. Ale patrząc się, tyle czasu upłynęło, te bloki praktycznie nieruszone. Bardzo precyzyjnie pozłączone ze sobą. I tak to jest. Warto oglądać. No i tutaj jesteśmy, współczesne kamieniolomy. Czyli oni nie robią kamieniolomu osobno, a wybierają zbocze drogi. I tutaj widać, jak pracowała koparka. Widoczne ślady koparki. I tutaj taki długi ślad, wlazę, pokażę, stąd się zaczyna i tutaj. I ta, jak widzimy tutaj też biały ślad. Współczesne koparki pracują w ten sposób, bardzo podobne, ale jednak nie takie ślady. Tutaj widzimy też, koparka jak idzie, kruszy. Takich śladów w starożytnych kamieniołomach nie ma. I tutaj widzimy kolejny ślad. Czyli nasza współczesna technika pracuje trochę inaczej. Chociaż mamy hydrauliczne koparki, tutaj widzimy ząb, jak pociągnięto na sam dół. Czyli długość tych zębów taka sama, tylko kąt całkiem inny. Bo nasza koparka chociaż ma ramię, to i tak pracuje w inny sposób. I widzimy tutaj ślad wiercenia. Tak samo, jeżeli skala jest krystaliczna, lita, to ciężko, taka koparka nie może ukruszyć skały. I wtedy nawiercamy otwory i wkładamy materiał wybuchowy, wysadzamy. I tutaj kolejny ślad. Zobaczymy, tak samo robią. Tutaj ślady wiercenia i na górze tak samo widoczne ślady wiercenia. Numer 1. Ślady pracy maszyn. Po analizie dosłownie setek śladów pozostawionych w kamieniołomach możemy stwierdzić na 100%, że to były zaawansowane urządzenia budowlane. Jak widać na obrazie, ślady są zbyt duże, zbyt długie, żeby pozostawił je rzemieślnik pracujący ręcznie. Możemy więc założyć, że narzędzia uderzały w bloki z ogromną siłą. Są to ślady pociągłe, często nie w linii prostej oraz o równej głębokości bruzdy, co cechuje pracę maszyny. Najdłuższe mają ponad 3 metry. W pobliżu naszych ogromnych megalitów mamy piękne, długie ślady pracy starożytnej ala koparki, ponieważ ewidentnie widać, jak ruchome ramię starożytnego urządzenia pozostawiło łuki i ślady zębów na wapiennym materiale. Identyczne ślady o takiej samej szerokości, jak już widzieliście, istnieją w różnych miejscach i w różnych kamieniołomach w Baalbek. Pytanie brzmi, czy mógł to zrobić rzemieślnik? Teoretycznie tak, ale jest to nienaturalne i nielogiczne, ponieważ musiałby specjalnie dużym nakładem pracy pozostawić, a raczej spreparować takiego typu ślady. A teraz przeniesiemy się do drugiego znanego wam już kamieniołomu. Proszę również spojrzeć na ślady pionowe po zębach. Niektóre z nich mają długość powyżej 5 metrów. Czyli znowu zakładają, że robił to rzemieślnik. Musiałby on skorzystać z drabiny lub rusztowania, żeby zachować ciągłość na długości 5 metrów. Zresztą widać ewidentnie po śladach na bocznych ściankach, że pracowała tutaj maszyna. Identyczne ślady mamy również w wyższych partiach tego kamieniołomu i w innych miejscach. W zasadzie powtarzają się wszędzie. Numer 2. Transport.
czyli największy problem dzisiejszych archeologów. Według dzisiejszych archeologów to Rzymianie odkuwali te megality w 27 roku przed naszą erą. Owe megality, które widzicie, okazały się za ciężkie w ich mniemaniu i za duże, co nie umożliwiło transport. Czyli reasumując, budowniczowie ustawili i dopasowali perfekcyjnie megality o wadze 800 ton i nie byli w stanie oszacować własnych możliwości. No cóż, wychodzi na to, że byli tak zacofani, że nie wpadli na pomysł, żeby na przykład przeciąć megalit na pół. To jest następny przykład dużej ignorancji dzisiejszej nauki. A teraz pierwszy z przykładów współczesnej technologii. W XIX wieku w Rosji podjęto się transportu monolitu o wadze około 1500 ton. Kamień ten stanowił cokół pomnika Piotra Wielkiego w Petersburgu. Wydarzenie to uznano za wybitne osiągnięcie inżynieryjne techniki XIX wieku. Cały ten proces jest dokładnie opisany i udokumentowany. Przygotowano pod transport specjalnie drogę, zastosowano specjalne szyny z odlewanymi miedzianymi kulkami. Następny przykład naszej technologii z 1929 roku, czyli jeden z największych monolitów przycięty i obrobiony ludzkimi rękami. Jest to obelisk z marmuru wzniesiony na cześć Benito Mussoliniego. Monolit ten szacowany był na 250-300 ton i o długości 17,5 metra. Trzeba nadmienić, że wszystkie pamiątki po tym, że tak powiem, osobniku zostały usunięte po II wojnie światowej. Niestety ze względu na ogromne gabaryty tego obelisku nie usunięto go i dalej straszy na Rzymskim Placu. Jak widać na starym filmie, przetransportowano ten monolit z kamieniołomów drogą lądową przy użyciu 80 wołów oraz następnie transportem rzecznym przy użyciu 7 łodzi holowniczych. Oprócz niewiarygodnych możliwości transportowych tych olbrzymich megalitów mamy następne zasadnicze pytanie. Jak budowniczowie byli w stanie usadowić te olbrzymie megality na wysokości 6,5 metra? Przecież rzymskie żurawie budowlane miały zaledwie udźwig kilku ton. Numer 3. Maszyny tnące. Ogromna ilość precyzyjnych cięć olbrzymich bloków skalnych przyprawia o ból głowy. To jest zdumiewające, jak w tych odległych czasach można było ciąć i ustawić te kamienne kolosy co do milimetra. Bardzo wyjątkowy jest fakt różnorodności techniki i obróbki tych krawędzi ciętych. W zasadzie co następny megalit, to widzimy odmienne wykończenie. Wydaje się, jakby ktoś pokazywał i uczył, jak można wykorzystywać różne techniki i obróbki. Oprócz zwykłego dopasowania bloków po docięciu mamy również całą gamę sfazowanych lub nawet oszlifowanych krawędzi. To bezsprzecznie daje namacalne dowody na istnienie maszyn tnących wykorzystywanych przez tą zapomnianą cywilizację. Ramię tnące tej maszyny musiało mieć co najmniej 4 metry długości. Tutaj na przykład krawędź megalitu jest zeszlifowana. Widoczna jest również pionowa, idealna linia cięcia o szerokości tylko 1 mm. A to jest nowoczesna maszyna wykorzystywana do cięcia marmuru. Numer 4. Oryginalność starożytnych śladów. Niesamowite ruiny w Baalbek fascynują ludzi z całego świata od wieków do dnia dzisiejszego. Przykładem jest ten krótki filmik z 1938 roku oraz liczne obrazy oraz fotografie z przeszłości. Na prezentowanych zdjęciach widzimy kamień brzemiennej kobiety, na który jeszcze można było wejść 4 lata temu.
Najnowsze badania sprzed 4 lat tego terenu przez dr Janine Abdel-Messih i jej niemiecki zespół, jak już wiecie, przyniosło odkrycie jeszcze większego megalitu. Cały przebieg prac archeologicznych został skrupulatnie udokumentowany. Trzeba również nadmienić, że archeolodzy nie używali żadnych urządzeń, które by pozostawiły takie ślady. Trudno więc o bardziej wiarygodne dowody. A oto kilka zdjęć z listopada 2015 roku. Jeśli chodzi o drugi kamieniołom, gdzie pokazywaliśmy Wam ślady pionowe 10-metrowe po ala koparce, także według archeologów ten teren jest datowany na czasy rzymskie. Kamieniołomy te mają wspólne cechy polegające na użyciu identycznej technologii wydobycia, obróbki. Zawierają również te same małe otwory kwadratowe. Według Franca są to otwory sondażowe. Pokazaliśmy te fakty, ponieważ część ludzi bezpodstawnie snuje teorię o tym, że owe ślady powstały w czasach naszej współczesnej cywilizacji. Numer 5. Mini maszynki. Teraz poruszymy temat obróbki z użyciem dłut. Na dołączonym obrazku mamy przedstawione ręczne narzędzia używane w bieżącym wieku oraz rodzaje dłut. Głównie zwróćmy uwagę na dłuta płaskie oraz tzw. claw chisel, w tłumaczeniu dłuta pazurowe. Zobaczycie teraz drobne kamienie, które zostały zebrane z okolic megalitów i ułożone przy nich warstwowo. Na niektórych z nich widać wyżłobione napisy w różnych językach. Tutaj mamy rzymskie litery. Ten ma ślady po użyciu dłuta płaskiego. Na tym na przykład widać podpis z roku 1927, a ten już jest pokryty interesującymi śladami. Jakby robiła to maszynka, ale można założyć, że to było po prostu bardzo wąskie dłuto, chociaż w ten sposób jest pokrytych bardzo dużo megalitów i bloków kamiennych na terenie świątyń. Te ślady są również drobne, czyli podobne do poprzedniego. Tutaj mamy już typowe ślady po dłutach płaskich o różnej szerokości. Na tym kamieniu mamy już mały dylemat. Proszę zwrócić uwagę na ślady poziome. Są za długie, jak na dłuto. Tutaj mamy jeszcze lepszy przykład. Linie poziome tej obróbki pokrywają całą szerokość kamienia. Takie techniki pracy dłuta zakładają, że to było dłuto znane jako pazurowe, nie widzieliśmy wcześniej. Co jest intrygujące, pytając o te kamienie Abdu Afiego, czyli gospodarza tego terenu, okazuje się, że kamienie z bardzo drobną strukturą śladów oraz tymi zagadkowymi długimi liniami zostały wydobyte z niższych poziomów gruntu usuwanego przez archeologów podczas odkrywania drugiego megalitu 4 lata temu, czyli powinny być starsze. Oczywiście ten przykład nie jest spektakularny i oczywisty jak poprzednie 4 punkty, ale pokazujemy to jako następną ciekawostkę, na którą nikt nie zwrócił jeszcze uwagi. Teraz znajdujemy się niedaleko Byblos, tak zwany mur fenicki, ale to nie jest celem naszej podróży. Teraz już wracamy do Bejrutu, jutro odlatujemy i spotkamy się z Wami. Ale tak, wnioski o tym Baalbeku. No, zgodnie z tradycją miejscową, przekazywanie z pokolenia do pokolenia wiedzy, którą posiadali kiedyś, a posiadali wiedzę. No i okazuje się, że mity i legendy mówią o tym, że pierwszą świątynię rozpoczęto budować przed potopem. No to wychodzi tak w okresie 15 tysięcy lat temu, może plus minus, tysiącami już można rzucać się, tak się mówi. No i jakaś katastrofa, kataklizm spowodował, że zaprzestano budowy pierwszej części świątyni. No i dlatego te mega bloki
ociosane, już przygotowane do transportu, zostały na swoich miejscach w kamieniolomach. Druga część, tak jak się opowiada, bo tylko przekazuje to, co się mówi. Drugą część rozpoczęto budować już po potopie. To jest całkiem inna technika obróbki. Jest to jeden do jednego tak jak budowane piramidy. Tak jak mówiłem, że piramidy w Egipcie zbudowano po katastrofie. Także tutaj drugą świątynię też budowano po katastrofie. No i kolejna katastrofa przeszkodziła zbudowanie drugiej świątyni, bo widać na słupach, na kolumnach, widać ślady fali uderzeniowej i stopiona warstwa, tak na przykład jak na płaskowyżu Giza, gdzie pokazywałem, że prawdopodobnie kratery powstały po wybuchu meteorytów. Tutaj też coś było, jakiś bardzo wysokoenergetyczny wybuch spowodował zniszczenie drugiej świątyni. No i kolejne już próby naprawy czy wybudowania świątyni, to było tak chaotyczne i ślady obróbki już można przypisywać do Romanom Imperium czy kogoś innego między tym okresem po potopie i zburzeniem drugiej świątyni. No tutaj już wiele tysięcy lat minęło i ciężko. Warstwy osadowe w samej świątyni sięgają ponad 20 metrów. Nikt do tego się nie dokopał, nikt nigdy nie odsłonił fundamentów w pierwszej świątyni. Także roboty mamy pod dostatkiem. No i nasz pomysł tutaj wspólny, dużo dyskutowaliśmy na ten temat, że jeżeli katastrofa pierwsza była tak gwałtowna, katastrofa, którą nazywamy potopem, i czyli jeżeli potop, gwałtownie przyszła wielka fala i w tym czasie jeszcze przeprowadzano pracy po wydobywaniu pierwszych wielkich bloków do budowy pierwszej świątyni, to prawdopodobieństwo, że tam został sprzęt, bardzo wielkie, bo dno tego kamieniolomu jest bardzo pięknie wypoziomowane, tak jak już w wcześniejszym materiale pokazywaliśmy. Także zostało. Zacieramy rączki i do roboty. Ale żeby to zrobić, to trzeba trochę kasy. No i jeżeli ktoś się dołączy do naszej ekipy, możemy załatwić, bo tutaj kraj biedny i jak widzicie rewolucja. Może w Europie nie pokazują tego, ale tutaj protesty, blokady dróg, także jest przyjemnie. W trakcie naszych badań zbudowaliśmy nowy pogląd na co to jest Baalbek. Bo tak, w kamieniolomach przy obserwacji tych dużych głazów okazuje się, że górna część głazu jest poddana działaniu kwasów. Dolna część, która już była zasypana po katastrofie, to tych śladów nie ma, tylko górna część bloku. Na niej występują takie powierzchni, jakby kwasem były polewane i reakcja zachodziła zbyt gwałtownie. I pozostają po tym ostre brzegi. No i to pierwsza obserwacja. To już wyjaśnia, po pierwszej katastrofie, po potopie, blok już nikt nie ruszył. Próba odbudowania świątyni, druga próba, skończyła się też deszczem meteorytów czy jakimiś wybuchami wysokoenergetycznymi, co spowodowało powstanie prawdopodobnie na jakiś okres zimy nuklearnej, a po takich wysokoenergetycznych wybuchach zawsze później spadają kwaśne deszcze. I te kwaśne deszcze widać reakcje i na kolumnach, i na głazach w kamieniolomie. No i jeszcze jedno spostrzeżenie. Sfotografowaliśmy ślady wielkiej maszyny frezującej. No chyba możecie wyobrazić coś takiego, jak na drogach widzicie, tiry jeżdżą i kolejny pozostają. Później przyjeżdża taka maszyna wielka drogowa z twardymi ząbkami i zdziera nawierzchnię asfaltu. I zostają takie rysy. No tutaj była maszyna, może być taka sama. Szerokość pasa, którą ona frezowała na jeden raz, to gdzieś około 3 metrów. I te ślady znajdują się na czwartym bloku, tym megalitycznym, tych dużych blokach na ścianie. Ostatni blok w górnej części jest odsłonięty i widać ślady równolegle pracy takiej maszyny. A jeszcze. Tyle nowych rzeczy, że po prostu ciężko w głowie umieścić i dlatego nagrywamy. Ostatni dzień mieliśmy jeszcze luźniejszy i w trakcie spaceru po Baalbeku
zwróciłem uwagę na podłoże. Potem jak już znaleźliśmy ślady frezowania na tym megalitycznym kamieniu, to zwróciliśmy na plac. Okazuje się, że oni wykonywali rysunek techniczny w terenie. Bardzo piękne zdjęcia, rozrysowane, jakie krzywe linie, jak się łączy, jaka jest precyzja. Po prostu trzeba przyjechać i zobaczyć. Ale wracając jeszcze do drugiej świątyni, w trakcie budowy drugiej świątyni prawdopodobnie też nie ukończyli. I wybuch, który był obok, prawdopodobnie w obrębie tej świątyni, w samym południowo-wschodnim narożniku ten wybuch był. Bo ślady na kamieniach wskazują o tym kierunku. Ale po środku placu przy budowie drugiej świątyni jest malutka, nie wiem, jak każdy powie, świątynia jeszcze w dużej świątyni zbudowana, małą świątynię albo nazwać tam altarz, albo jeszcze coś. Ślady obróbki takie same jak w Egipcie, jeden do jednego. Kamienie poskładano, tak jak mówiłem, świątynia, dolna świątynia drugiej piramidy w Giza, że kamienie granitowe były poukładane, a później wycięty odpowiedniej wielkości korytarz. Tutaj tak samo, poukładano kamienie, ale tutaj wapienne, i powycinane korytarze precyzyjnie. Jeżeli kamień leżał, część z jednego kamienia, część podłogi jest zrobiona, wyfryzowana, część ściana i połączana na zakładki takie, jak to się mówimy, klatka poligonalna. Także cuda, można rysunek zrobić w uszku igły. Okazuje się, że ludzie robią. No jak widzicie już wrażenie, jakie na mnie zrobił Liban. No jedyna rzecz, pojechaliśmy do Baalbeka, chyba prawidłowo zrobiliśmy, bo tutaj nie ma co oglądać. Jak każdy kraj śródziemnomorski czy basenu Morza Śródziemnego, wszystko jest to samo. Dobre jedzenie, da się przeżyć, ale Baalbek to jest kawał historii i prawdopodobnie te świątynie, o których mówię, że zburzono jedną świątynię, drugą świątynię, trzecią świątynię, coś wam to przypomina? I to nie było tam, na południe z tego miejsca. To było tam, na wschód od tego miejsca. Czyli zapis jest prawidłowy, że zburzono tyle świątyń i nie budował ich Salomon, na pewno. I świątynia ta znajduje się tutaj. To tak. Kolejna obserwacja, że świątynia Baalbek jest przychylona. Ściany nie są zgodne z kierunkami świata, a przesunięte o 15 stopni z granicy wschód-zachód na północ. I to samo, druga świątynia, która była budowana, której linii znaleźliśmy, zmierzyliśmy z kompasem, okazuje się, że też 15 stopni jest przesunięte. Także pierwsza świątynia była założenie świątyni, fundamenty, i druga świątynia były budowane z tym samym kierunkiem stron świata. I do tego mamy jeszcze obiekty. Wszyscy wiedzą, piramidy w Meksyku. Tak samo. Przychylony, tylko liczy się, że oni przychylone o kierunku północ-południe o 15 stopni na wschód. Czyli jeżeli poskładamy, to wyliczymy, gdzie biegun się znajdował w tym okresie, kiedy budowane te obiekty, i tak dojdziemy do granic potopu i wielkich katastrof, które zmienili i życie na naszym globie, i kąt nachylenia naszego globu. Piramida w Giza jest na 30 stopniu szerokości geograficznej z naszym współczesnym. A piramida w Meksyku była przed katastrofą na 30 stopniu szerokości geograficznej, a się przesunęła na 22. Czyli uwzględniając, ile się przesunęła piramida i wysokość piramidy. Piramida w Meksyku taka wskazuje, że kąt nachylenia naszej osi obrotu Ziemi była bardzo mała. I to jest, już o tym opowiadałem, to w mitach Indian, Ameryki Północnej zapisane, kiedy Słońce na niebie miało jedną drogę. Czyli był kąt nachylenia tak mały, że nie było poru zima, lato, a było takie wiosna, wiosna, lato, wiosna, jesień, lato, i tak żyli. A później po katastrofie Ziemia się przychyliła na tyle i warto było zbudować piramidę na 30 stopniu szerokości geograficznej. Samolocik leci.
Także wiele argumentów mamy za tym, że tą największą świątynią, o której napisane w Biblii i w innych księgach, to właśnie ta świątynia w Baalbeku. Tylko nie wiem, mówili, jak czwarty raz odbudują, co tam będzie, proszę powiedzieć, co będzie po odbudowaniu świątyni. I do zobaczenia na następnych wyprawach. Już przygotujemy się. A nie tylko dyplomy czy formalna edukacja. Nie przyjmuj bezkrytycznie wszystkiego, co usłyszysz, czytasz lub widzisz, ale analizuj fakty, postrzegaj obiektywnie, myśl. Kompleks w Baalbek jest spuścizną tajemniczej cywilizacji, jednej z wielu, które przeminęły, pozostawiając po sobie mnóstwo pytań oraz spektakularne, ogromne ruiny. Nie obżera się tam.